Dom dziennego pobytu dla seniorów Kalinka. Funkcjonuje w Suwałkach stosunkowo niedługo. Zapotrzebowanie na usługi oferowane przez Kalinkę jest spore, ale uczęszczających seniorów niewielu. W domu dziennego pobytu jest 15 miejsc, ale zajętych zaledwie połowa. Suwalski samorząd doszedł do wniosku, że przyczyna niskiej frekwencji może tkwić w pieniądzach. Niemal 1100 zł miesięcznej opłaty to sporo jak na kieszeń seniora. To również spory wydatek dla rodziny potrzebującej wsparcia w opiece nad seniorem. Na wniosek prezydenta Rada Miejska podczas ostatniej wrześniowej sesji podjęła uchwałę, na skutek której opłaty znacząco spadły. Zdaniem Czesława Renkiewicza powinno to poprawić dostępność przedszkola dla seniora. Dzienny dom pobytu oferuje 10-godzinną opiekę od poniedziałku do piątku. Podopieczni uczestniczą w terapii zajęciowej, zajęciach poprawiających ogólną sprawność. Korzystają także z dostępu do kultury i rekreacji. Personel dba także o posiłki. Ich koszt wliczony już w dotychczasową cenę wynosił niespełna 300 zł. Według nowych zasad odpłatność za pobyt seniora w Kalince zależna będzie od kryterium socjalnego i tego, czy senior wiedzie życie samotnie, czy też w rodzinie. W przypadku, gdy dochód samotnego seniora nie przekracza 1051 zł za pobyt w placówce, nie będą wnoszone jakiekolwiek opłaty. Jeśli przyszły podopieczny żyje we wspólnym z rodziną gospodarstwie domowym, ale dochód na osobę nie przekracza tej samej kwoty, również nie zapłaci za opiekę i posiłki ani grosza. Kolejny próg to dochód na głowę powyżej tej kwoty, ale nie więcej niż 1402 zł. Tutaj w zależności od stanu rodzinnego miesięczna opłata wyniesie od niespełna 30 do 60 zł za miesiąc. Pełną stawkę żywieniową, czyli niecałe 300 zł, zapłacą ci, których dochód na osobę przekracza 2453 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z ponad 800-złotowej opłaty za opiekę i pozostałe świadczenia zwolnieni będą bez wyjątku wszyscy seniorzy.